Naucz dziecko cierpliwości w kilka sekund. Czasami jest tak, że potrzebujesz coś szybko zrobić, a twoje dziecko akurat w tym momencie chce, żebyś poszukała tego różowego grzybyka dla lalki i na nic tłumaczenie, że za chwilę, że mamusia musi coś zrobić. No po prostu już nie wiesz, co masz zrobić. Czy rzucić wszystko, czy rzucić dziecku telefon i mieć chwilę świętego spokoju. Jeżeli nie obce są ci takie dylematy, to koniecznie zostań ze mną i oglądaj dalej. Opowiem ci o pewnym niezawodnym sposobie, dzięki któremu twoje dziecko nauczy się cierpliwości, a ty będziesz miał i miała upragnioną chwilę świętego spokoju. Z tej strony Mariola Kurczyńska, pedagog, doradca rodzicielski i terapeuta pedagogiczny z ponad 25-letnim doświadczeniem. W tym filmiku dowiesz się, jak sobie radzić w takich codziennych sytuacjach, jak na przykład musisz położyć spać albo nakarmić młodsze dziecko, albo masz ważny telefon, albo chcesz przygotować posiłek, albo chcesz zrobić sobie makijaż, albo usmażyć naleśnika, albo posprzątać w łazience, albo napić się kawy, albo zwyczajnie potrzebujesz chwili świętego spokoju. A twoje dziecko akurat w tym momencie chce, żebyś skoczyła do żabki po jogurcik malinowy, albo się wspięła na krzesło i zdjęła mu puzzle z górnej półki, narysowała królika, zaśpiewała razem z nim nową piosenkę, albo żebyś z nim szukała kota, który się gdzieś schował. No właśnie, co? Nie ukrywajmy, zwykle ratunkiem jest telefon. Jak mówią statystyki, aż 63% dzieci w wieku przedszkolnym bawi się urządzeniem mobilnym bez konkretnego celu. 49% dzieci w wieku 12 miesięcy ogląda filmy na urządzeniach mobilnych. Jeżeli chodzi o gry, to w ten sposób spędza czas 28% dzieci rocznych i dwuletnich i aż 66% dzieci 3- i 4-letnich. Mimo niewątpliwych zalet nowoczesnych rozwiązań technologicznych, nie wolno zapominać o zagrożeniach, jakie one niosą. Liczne badania potwierdziły zależność między częstym korzystaniem z urządzeń mobilnych, a zmniejszoną koncentracją, gorszymi wynikami w nauce, czy częstszym występowaniem zachowań agresywnych. Jeśli jesteś świadomym rodzicem, nie chcesz w każdej sytuacji rzucać dziecku telefonu, zależy ci, aby dziecko nie było przebodźcowane, to daj mu czekadełko. Czym jest czekadełko? Czekadełko to nie zabawka, to twój oręż wychowawczy. To rzecz do zadań specjalnych. Dzięki temu unikniesz niezadowolenia, marudzenia, unikniesz złości i innych nieprzyjemnych emocji, unikniesz tupania nogami i awantur. Czekadełkiem mogą być na przykład woreczki sensoryczne. Jak to stosować? Bardzo prosto. Schowaj czekadełko wraz z listą zadań, żebyś nie musiała na szybko wymyślać. W takie miejsce, w którym ono zawsze będzie pod ręką. W sytuacji, kiedy nie możesz albo nie chcesz zareagować od razu na prośbę dziecka, nie zbywasz go, nie krzyczysz, nie denerwujesz się, nie tłumaczysz, nie dajesz na szybko telefonu, tylko dajesz mu czekadełko i specjalne zadanie. Mówisz tak. Oczywiście, kochanie, zaraz podejdę poszukać tego grzybyka, tylko najpierw rzuć wszystkie woreczki po kolei na sam środek tej tarczy, tak aby każdy z nich upadł na to czerwone kółeczko. W zależności od wieku dziecka możesz powiedzieć, że trzeba rzucić w ten sposób 20 razy, 10 rzutów prawą i 10 lewą ręką. Ta zabawa sprawi dziecku wiele radości, a ty zyskujesz kilka minut świętego spokoju. Możesz powiedzieć, ale jak to? Nie będziemy od razu reagować na potrzeby dziecka? Jeżeli chcesz i masz możliwość, to możesz jak najbardziej. Jednak umiejętność odraczania gratyfikacji jest związana z samokontrolą, czyli umiejętnością kontrolowania własnych reakcji i zachowań. Wysoki poziom samokontroli natomiast wiąże się z pożądanymi społecznie zachowaniami oraz tendencjami korzystnymi dla zdrowia i promującymi sukces w życiu. Wyniki badań wykazują, że dzieci, które przez dłuższy czas opierały się pewnej pokusie, ujawniały później lepsze umiejętności społeczne, rzadziej miały problemy z nałogami i osiągały większe sukcesy w życiu. A teraz
kolejne zadanie specjalne. Zabawa w ciepło-zimno. Chowasz woreczki w pokoju albo w kuchni, a dziecko musi je znaleźć. Jak chcesz, możesz tylko podpowiadać ciepło, zimno. Dziecko szuka woreczków, a Ty masz chwilę świętego spokoju. A skąd wziąć woreczki? Zobacz moje woreczki sensorki, które zaprojektowałam specjalnie z myślą o najmłodszych. Są dostępne na mojej stronie razem z zabawami, które możesz wykorzystać jako zadania specjalne. Mają niepowtarzalny wygląd i są bardzo przyjemne w dotyku. Kolejne zadanie specjalne to wybieg. Połóż woreczek na głowie dziecka. Zaznacz linię na podłodze używając tasiemki lub sznurka. Dziecko musi przejść z woreczkiem na głowie po oznaczonej trasie jak najszybciej. Trzeba iść prosto tak, żeby woreczek nie spadł z głowy. A w wersji zaawansowanej? Dziecko idzie prosto, zatrzymuje się, robi dwa przysiady i idzie dalej, pilnując, aby woreczek nie spadł. Ta zabawa uczy też, że nie wszystko umiemy od razu, a porażki są naturalną częścią nauki. Co zyskasz dzięki zastosowaniu czekadełka? Nauczysz dziecko cierpliwości, trudnej sztuki czekania, empatii i szanowania potrzeb drugiego człowieka, samokontroli, umiejętności odraczania gratyfikacji, a przy okazji nauki cierpliwości dziecko będzie rozwijało się motorycznie. Dajcie znać, czy zdarza Wam się dać dziecku telefon dla chwili świętego spokoju? Jak Wam się podoba pomysł z czekadełkiem? Napisz w komentarzu, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!